we wspólne ćwiczenia ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia trwają w Sanoku i w Bieszczadach. Udzielanie pomocy poszkodowanym w górskich warunkach jest o wiele cięższe niż ratowanie ludzi na terenach nizinnych. Wykorzystujemy zupełnie inne techniki, przede wszystkim techniki linowe, które pozwalają dotrzeć do pacjenta tam, gdzie śmigłowiec nie jest w stanie wylądować. W górach podjęcie pacjenta z lasu, z gęstego lasu, dużego lasu, gdzie nie ma miejsca na lądowanie. Taka technika linowa jest jedyną formą ratunku dla niego. Takie ćwiczenia mają przede wszystkim wypracować odpowiednią technikę ratowania. W takich akcjach liczy się każda minuta. Ćwiczenia służb ratunkowych zawsze są bardzo ważne, ponieważ my z definicji służymy do tego, aby działać w sytuacjach ekstremalnych, a wówczas już nie ma czasu na to, żeby sprawdzić mocowanie liny do śmigłowca, żeby sprawdzić współpracę między pilotem a ratownikiem, sprawdzić łączność. Wtedy wszystko musi już po prostu zagrać i to za pierwszym razem. Nie ma miejsca na pomyłkę ani czasu na drugie podejście. Wykorzystanie śmigłowca z liną skraca czas akcji. Ratownicy mogą także bezpośrednio dotrzeć do potrzebującego i zabrać go w bezpieczne miejsce. My chcemy skrócić tak, żeby dało się ratownika desantować w samym miejscu wypadku, zabezpieczyć go, podpiąć do noszy i za pomocą na przykład długiej liny, to co ćwiczymy dzisiaj, wydostać go z lasu w miejsce bezpieczne, przyziemić, zapakować, przekazać zespołowi HEMS i bezpiecznie odstawić do szpitala. W ćwiczeniach w Sanoku i w Bieszczadach wzięli udział ratownicy z całej Polski. Odbyły się one w ramach podpisanego we wrześniu 2011 roku porozumienia między GOPR-em a Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.